Za nami trzecia edycja tegorocznych kowarskich straganów, jarmarku produktu lokalnego czesko-polskiego pogranicza. Trzecia edycja kowarskich straganów, niestety ostatnia w tym roku. Kowarskie stragany, czyli produkt lokalny polski i czeski. Warsztaty polskie i czeskie. Chcemy zbliżyć naszych sąsiadów z Czech do Polski, a Polakom przybliżyć kulturę czeską. Bardzo się cieszę, ogromna ilość wystawców, czeskich wystawców jest kilkunastu, polskich kilkudziesięciu. Po raz trzeci biorę udział w kowarskich straganach jako lokalny rękodzielnik. Zajmuję się malowaniem aniołów na drewnie i na płótnie. Inspiracja oczywiście regionem. No i zapotrzebowanie to, że część rodzin, część dzieci chciałaby też w trochę w inny sposób zwiedzać, ale zainteresować się ciekawostkami. No i stąd pomysł padł akurat na minerały. Na minerały, na historię szklarstwa, ale też ciekawostki związane z alchemikami. Za nami w kowarach kilka warsztatów bardzo ciekawych, rękodzielnictwo, koraliki, ekologiczne warsztaty. My na przykład robimy kolorowe żmijki. Przyszliśmy tu na warsztaty, żeby się dobrze bawić. Dzisiaj robimy zuletkę. Za nami trzy edycje pełne koncertów, warsztatów, stoisk z lokalnymi wyrobami, a także wielu innych atrakcji. Tutaj na przykład pani wykonuje sobie pamiątkową torbę z pobytu w kowarach, tak? Tak. Fantastycznie, tak. Posiłkuje się herbem. Piknik klimatyczny to impreza towarzysząca straganom lokalnych produktów czesko-polskiego pogranicza. Również w dniu dzisiejszym mówimy o ekologii, o działaniach ekologicznych. Było sprzątanie rzeki. Organizujemy akcję taką happeningową, edukacyjną, informacyjną, związaną z porządkowaniem rzeki Jedlica tutaj w Kowarach. No śmieci jest co niemiara, tak naprawdę to jest temat głębszy i warto byłoby takie akcje powtarzać, robić je częściej, bo no jest potrzeba, żeby tych rzek nie zaśmiecać, dlatego że to wszystko tu zostaje z nami, a część płynie dalej, więc na północ, więc to jest zagrożenie dla środowiska, dla też samego widoku. Myślę, że powinniśmy o tą rzekę bardziej zadbać. Kowarskie stragany to również część artystyczna. Trzy edycje, trzy razy promowaliśmy ludowe zespoły, tancerzy. Od 11 lat jesteśmy tancerzami tańca towarzyskiego. Tańczymy razem od 6,5 roku. Przyjechaliśmy tutaj na wspaniałe targi kowarskie. Jest super i dziękujemy, że mamy zaszczyt występować właśnie tutaj.